witam w kolejnym i już chyba ostatnim odcinku Shadow of Cabrador. This must be the jungle entrance. Not very inviting, but I suspect that's a point. You go first. First. I'm not going in there at all. Did you see the guy they pulled out of there? What was left of him? Dzieciaki, ty sobie gadają? If my father knew I was even this close to the wilderness, I wouldn't see that. Tak, mamy właśnie zadanie z Champion Bow, czy łukiem czempionów. Łukiem mistrzów. Można tak, to tak nazwać, dobrze. Tutaj mam jakiś kompas, pyk. This looks like a sacrificial altar. If it's anywhere, I'll bet the champion's bow is in there. O czym walczyć. Nawet nie wiem, jak to kurczę nazwać. O, teraz się udało go podpalić. Nieźle. Dobijmy go. Co wy na to, żeby go kurczę dobić? Lew jest, znaczy pantera. Pantera, nie wiem. Powiedzmy tygrys, okej? Biały tygrys. To ma być ten łuk czempionów. All right, let's get this bow back to Uchu. No mój wygląda lepiej, taki zdobiony, nie? Fajny. Jak ona skoczyła jeszcze tak śmiesznie. Widzicie, tak ona skacze jak spada. Strange. This kill hasn't been eaten. It's been left out for any animal to take, but none are dead.
Champions Ball. The final piece to herald in the future of Paititi. And what of the Nakwa? Did you face it? I did. It's dead. Tell me, what shape did it take? It was a jaguar. Ah, the most powerful of its forms. It must have seen you as a formidable foe. Uchu, how long has this Nawal been in the jungle? As children, there were always stories to keep us from straying beyond the bounds of Paititi. But since Amaru took power, the Nakwa has been more active. You believe Amaru commands the Nawal? Yes, to keep his hands on our throats, but no longer. You have done a great thing for the future of Paititi, Lara. I would be honored if you would join us for the ceremony of kings. The honor would be mine. Here, I have something for you. This is from the armor Etsy's father, Sairi, wore. It is a symbol of your bravery. I would like you to have it. Thank you, Uchu. Sairi, step forth. Within the Savior's amulet is the wisdom of your ancestors. Listen to it so that you will enjoin equity and mercy in all judgments. Within the champion's bow is the strength of your ancestors. Respect it so that you will enjoin responsibility and fairness in leadership. Finally, within you, young Etsli, is the future. Infuse your role as king with action. Create hope. Create love. Not by passively waiting for grace to come down from up on high, but by doing what you can to make grace happen yourself. People of Paititi, it is with great pride that I introduce to you Etsli, son of Unuratu. Son of Sairi, and your king! How is the plan coming together, Etsli? We have options. Uchu? Kukulkan's army will follow the Sakpe to the Great Stone Bridge to reach the pyramid. If we approach them head-on, we have the best chance to intercept them, but we could easily be overwhelmed. If we go in this way, it'd be more secure, but our timing would have to be perfect. They'd slip through our fingers. Can we do both? If we approach head-on, I can go around the other way and act as a sniper. They'd be trapped. No approach is without risk, but I believe this is the best option. Good. Then, on your order. Gather the troops. Let's go. You to have this for luck. Etsli, I can't. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. Thank you.
beautiful, Jonah. You too, little bird. Dobra, czyli jednak Jonah aż dotąd nie zginął, kurczę. Szkoda. Znaczy nie, nie szkoda, dobrze. Fire smokes. Seek your mirror. Was this Unaratu's destiny? You're the Crimson Fire. I think we're supposed to work together to defeat Kukulkan.
No bo mamy ten amulet cały, nie? Pewnie dlatego. Nas nie atakuje. Kurczę, jakimś Sauronem, nie? Władcą, kurczę, jakichś orków. Znaczy i Sauronem w sumie. Albo tym królem goblinów z Hobbita. Przyszli tutaj. They're with you. This ritual is mine to complete. They've chosen wrong. It's all wrong. No. It was always theirs. Give us the box. No. Never. I must protect Paititi.
We all create destiny. Not just you, all of us. Together. Stylu Gears of War. Jest też w stylu kurczę Uncharted, nie? Dosyć mocno. Tak strzelina. Załatwiliśmy. Raczej oni go załatwili. Załatwiły? No chyba. Te co się. Okej, okay, idziemy po... Jonah, dalej. Rich is dead. I'm going after Dominguez to stop the ritual. We'll hold them off as long as we can. Ale on to wszystko chyba słyszy, mi się wydaje, nie? Nasz wróg ten cały. Dominguez? Tak, Dominguez. Więc no, niepotrzebnie. Tylko informujemy o tym, że po niego idziemy. Chodzisz. No właśnie. Teraz on się będzie śpieszył, kurczę. Można nam uciec. Uda się, zahaczyłem. Jeszcze dzwoniłem w templiku, czy to zrobiłem? Nice.
jesteśmy już naprawdę, naprawdę blisko. Serio, kurczę, tak teraz jest taka scenaria, jak władcy pierścieni, kurczę, pod koniec. Jako się, kurczę, do wulkanu, kurczę, pierścień mieli wrzucić. Let the shadow pass, and the light shine again on the world of our creation. The power of Kukulkan. Jak w Indiana Jones i tam tej poszukiwaczek zaginionej arki pod koniec, nie? Całkiem podobnie. Nie ma mocy. Ten może to naprawić? Chyba nie może. Zabiłem go. Było łatwe. Może to nie był ten główny, nie? Przywódca. A nie, to był kolejny przywódca z tego. Ten główny w środku. Po prostu moc jego żołnierzy go wzmacnia. No ja zabiję jego żołnierzy, więc nie będzie miał mocy. No używałem, kurczę, w sumie tego pistoletu, nie? Skoro jest taka, to skorzystaj z pistoletu, nie? Przodu moje, kurczę, ona. Dobra, możemy się leczyć jak najbardziej. Aż headshot zaliczyło, dobra. Walmy to. Tylko już przedostatni żołnierz. A może i ostatni. Ostatni to był okej. Kurde. Teleportacja. Fajna rzecz. Oj nie. Ale jest dobrym przeciwnikiem pod koniec. Prawda? Teraz patrzcie, to jest niczym w Uncharted 2, bo też tam w Uncharted był taki... No, koleś, który miał super mocnie, dzięki pewnemu rytuałowi. Czy czemuś takiemu. To jest bardzo podobnie, tylko o wiele lepiej. Właśnie, bo ten koleś ma większą moc, akurat. Mam jego miecz. No, znaczy się. My też, patrzcie, coś tam. Dostajemy tej mocy kawałek, nie? Fajnie. Oh shit. Ile on wytrzyma tych strzałów w głowę?
rękę i się biała robi, nie? Tak w sumie jego, nie mam cząstkę jego w sobie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dobra, będziemy mogli się leczyć. Wiem, że łuk nie jest najlepszy na tą walkę, ale nie mam amunicji. Dobra, i teraz. Kurczę, on jak Thor trochę teraz wygląda. Wiecie, z Marvela. A z tego MCU, nie? Raszkę. Nie ma rozczarowania. Podniosłem kurczę z amunicją, to teraz mogę go dziabać. Czy strzelać do niego i... No i w sumie dziabnąłem. No ale patrzcie, jak kurczę w najgorszych opędzach, że ten Thor był, nie? Teraz marcie. Jest identyczny po prostu. A shotgunem, kurczę, fajnie. Koncie playera trochę przy ten koleś z twarzy. Wow. No powinno powiedzieć nie i tak ubić ten sztylet. To by było ciekawe zakończenie. Na kurczę ostatni film z Lara Croft, nie? Ten z 2008, nie? Też było coś podobnego, że ona idzie i widzi tego. Jako dorosła się spotyka z ojcem. No, dokładnie taki sam motyw jak w tym filmie. Żeby zmienić rzeczywistość, nie? Może uratować ojca. Goodbye, Mum. Goodbye, Dad. No. You're my research assistant. Oh, yes, you're quite right. I'm sorry, I'm your research assistant. I request that you bring me to the museum. Well, I think that can be arranged out by your assistant.
the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise the world dies. Kukulkan? Jak Kukulkan trochę. The sacrifice is my duty. But if my training fails me, the Crimson Fire will guide me and hold me to my promise. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. Protect it. Please. Please, Lara. I will. No już dwa dni później. Dobra, ale tak moja ocena tej gry jest to Indiana Jones na 10, więc no. No tak, to jest moja ocena zdecydowanie. Zakończenie jest warte oceny. Okej. Uratu. My mother. A warrior. A rebel. Queen. She will be venerated for generations. I miss you. Lara i Johna. Dlaczego nie ma mojego outfitu, którego now, stworzyłem? We will heed her spirit to reunite with Kitty. Back to Kwakiaku tomorrow. Really? Missing the jungle? Off in search of the elusive fish tree? Abby and I are headed to the coast for a few days. I'm glad. What about you? I think I'll stay here for a while longer. And restore a few more artifacts? I don't know. So what will you do? Etsley will help me figure it out. He'll let me know what Paititi needs to rebuild. Wow. I'm done searching. I want to be around the living. All right. Don't you have to pack or something? Now you are stuck with me till tomorrow. You're welcome to stay as long as you wish, Lara. Safe travels, John. Once Paititi is restored, perhaps I can join you and learn more about the world beyond Paititi. Anytime. You just say the word. You too, Uchu? If he wants to. So, Jonah, Lara tells me you have a girlfriend. We will come to the wedding. I thought that taking control of my life meant venturing out to do something extraordinary. I thought I had to fix everything. But the mysteries of the world are to cherish more than to solve.
I'm just one of their many protectors. I'm not sure what the future has in store, Jonah, but whatever adventure's on the horizon, I can't wait to meet it. I'll try not to take myself too seriously. Tea, Miss Croft? Lovely. For now, it just feels good to be home.